in. But when you take me to the light, it's like a cigarette, and I'm burning at your lips. It's not so innocent. Then you kick it up, and now I want to show you all. Dłuższej przerwy, bo u nas w sumie już dawno takiej przerwy odcinkowej nie było. Także Weronika, przepraszam ładnie. Żałuję za grzech. Będę się spowiadać. Weronika będzie się spowiadać. My działamy z nawozami, zarówno płynnymi, jak i sypkimi. Sypkimi. Działamy. Prawda, że działamy. Także RSM można powiedzieć, że został już rozlany. Weronika bawi się nożem. Nie można bawić się nożem. Ale się nie bawię. Ja w ogóle prezentuję. Prezentujemy. Taki dostaliśmy, bardzo dziękujemy. Nóż. A żeby było lepiej, złamał nam się.
tutaj to ostrze nam się złamało. Oczywiście, to nie jest lokowanie produktu. To jest prezent po prostu. To ostrze nam się złamało i dostałyśmy taki oto prezent. Także ogólnie teraz, używając tego noża teleskopowego, nie wyobrażamy sobie tak naprawdę życia bez tego noża. Co nie, Weronika? No. Weź. Dobra. No. Fu! Nie dam rady. Dobra, chodź, Weronika. Dawaj, dawaj. Weronika powiedziała, że z racji tego, że tyle nas nie było, to trzeba nagrać niepoważny filmik. Nie, nie powiedziałam tak. Ale Prima Aprilis już nie była. Nie, chuć posianym. Nie posianym, ale ja chciałam specjalnie to powiedzieć i w sumie witam się z wami również, również i ja. I chciałabym wam pokazać... Ty mała wiedźmo. I chciałabym wam pokazać najpóźniejszą pszenicę w naszym gospodarstwie. Najpóźniejszą. Zaraz właśnie odwrócę kamerę. Ale tylko z racji tego, że tutaj właśnie pryzmy były, więc... Tak, także zostało. Zobaczcie. Z tej strony, z tej z prawej strony mamy zboże siane po buraku ćwikłowym. I tutaj mamy ten plac, gdzie co roku mamy tutaj pryzmowane warzywka, czyli marchewkę i buraczka. Buraka ćwikłowego. A cię rozwiało, Weronika. Kto cię tak potarmosił? No i tutaj mamy pszeniczkę. Na górze tam taka kropeczka, to właśnie tatuś zaczyna rozsiewać nawozy. U nas jest wciąż mokro. Mokro jest w polu, zobaczcie tylko. Jak no. Tak niestandardowo. A patrzcie, zobaczcie, zrobiłam sobie nowe paznokcie. Weź, Weronika. O, proszę bardzo. Ten. Ludzie też wyruszyli w pole. A ty jesteś naprawdę niepoważny. No ale według komentarza, zrobiłam sobie, patrzcie, specjalnie zrobiłam sobie krótsze. O, proszę. Weź, przestań. Przestań. Żeby mi nie przeszkadzało. Zmieniając temat, w tym roku mamy w sumie sporo odmian nowych, tak jak wspominaliśmy i na jesieni, także dzisiaj może wszystkich wam nie pokażemy, ale pokażemy wam poszczególne, aby po prostu pokazać, w jakich są one fazach. Nasze zboża na pewno nie będą wyglądały jak w innych częściach Polski, ponieważ u nas jest zimniej, u nas też kwitnienie nawet samych drzew owocowych występuje sporo później. Co ty tak szlifujesz, czyścisz? Czyszczę bez brudu. Także niestandardowo w tym roku naprawdę na polach jest bardzo dużo wilgoci, dlatego też chcieliśmy się wstrzymać, aby po prostu ten stan wilgoci w ziemi był zrównoważony. Prawda, Weronika? Nie rób takich min. No właśnie. Także u nas RSM rozlany, bierzemy się za nawozy sypkie. I co jeszcze można powiedzieć? Nie chuć posianym. Z zabiegami też jeszcze nie zaczynaliśmy, wszystko przed nami, ale to tylko z racji tego, że warunki nam nie pozwalają. Jesteśmy również przed wysiewem naszych warzyw. Wszystko przed nami, sezon w pełni. Także co, Weronika, obiecujemy, że wracamy do systematycznych filmów. Obiecać nie obiecamy. Postaramy się. Bo różnie może być, wiesz, pandemia, wojna. Także mogą być różne sytuacje. Mów, powtarzaj, co niedzielę będzie film. Co niedzielę nie będzie filmu. A ty małpo mała. Dobra, to widzimy się na kolejnej działce. Weronika już będzie bez noża. Witamy was, drodzy państwo, na kolejnej działce. Na działce, można powiedzieć, poletkowej, ponieważ mamy wysiane tutaj dwie odmiany z hodowli rakt. W tym roku w sumie po raz pierwszy wysiewamy odmiany danej hodowli i podejdźcie ze mną bliżej. Z tej strony mamy Technika, a z tej strony mamy Cayenne, nasze Porsche. Jest to odmiana przedpremierowa, która dopiero w tym roku wejdzie do sprzedaży, także podejdziemy sobie w miejsce, gdzie jest łączenie, aby po prostu porównać sobie dane odmiany. Uważam, że już w tej fazie pszenicy powinna być ta różnica widoczna okiem, a czy będzie, to zapraszam serdecznie. No i ten, żeby było śmieszniej, nie widać. Nie widać, więc może trzeba jednak jeszcze trochę poczekać i zobaczymy. A jeżeli tej różnicy nie będzie, no to będzie jeszcze większa zagadka w żniwa, bo jednak wtedy plonowo powinno być już jednak coś jeszcze bardziej widać, poza tym już na samym plonie, prawda? Jeżeli nie widać tego okiem, bo zobaczcie sami. Jest zieloniutka, ładna, równiutka. No. Także... Ale z tego, co widzę, to tamta jest lekko jaśniejsza. To jest lekko ciemniejsze, tylko nie wiem, czy będzie widać na ekranie. Zobacz. No, troszkę tak.
Także jeszcze raz, z lewej strony Technik, a z prawej Cayenne. No. I w tym roku, nie wspomniałam jeszcze, bo miałam za dużo do powiedzenia jak zawsze, mamy 11 kwalifikatów, czyli nowych odmian. Znaczy, nowych kwalifikatów, a takich nowości, że po prostu po raz pierwszy wysiewanych w naszym gospodarstwie, to mamy ich aż 9, także tutaj możecie zobaczyć 2 z tych 9. A pozostałe oczywiście z tych, które nie są nowościami, to są odmiany już sprawdzone, które po prostu były wysiewane w poprzednich latach i zdecydowaliśmy się zakupić nowe, żeby po prostu, jednak kwalifikat to jakby nie było kwalifikat, jednak różnica materiału siewnego, który jest na przykład wysiewany już 3., 4. raz, no niestety już w plonie odbije się i po prostu moje zdanie tak do 2. obsiewu, no to jeszcze po prostu ten plon jest na wysokim poziomie, ale od tego jakby 2. on już znacznie spada, więc u nas tak, mówię, maksymalnie do 2. wysiewu. Więc co, Weronika? Jedziemy jeszcze. No, jak mówisz, to jedziemy. No, jedziemy. Też dawajcie znać, co wy w tym roku siejecie, na jakie uprawy stawiacie. Czy na przykład rezygnujecie ze zboża na korzyść innych upraw, czy bardziej warzywa, czy nie wiem, buraki, jakie po prostu może coś nowego, albo nowe odmiany, albo po prostu macie coś nowego, czym się chcecie podzielić, to zapraszam do komentowania filmu. My oczywiście postaram się wszystko przeczytać, w miarę na wszystkie komentarze również odpowiedzieć. W kwestii kukurydzy, to kukurydza w naszym gospodarstwie będzie, więc już mogę to powiedzieć, jeszcze nie będę zdradzała za dużo, ale to będzie tak standardowo, będzie to również poletko jak w ostatnich 2 latach, więc zapowiada się również ciekawe doświadczenie polowe. I co? Mamy też rzepak, mamy 2 odmiany rzepaku. Nie wiem, czy dzisiaj zdążymy podjechać, żeby Wam to pokazać. Może to zostawimy na kolejny odcinek. Więc co, jeszcze jedziemy w takim razie na kolejną pszenicę. My w tym roku mamy rekordową, naprawdę rekordową ilość pszenicy w gospodarstwie. Jak będzie z cenami? To jest taki duży znak zapytania z kropeczką dobitnie postawioną, także zobaczymy, co nam sezon pokaże. Zboże nie wyglądają, uważam, źle. A jak będzie z cenami? No, o to będziemy się martwić później. No dawaj, Wera. Weź, nie. Tak. Nogi, chcę, byś założyła mini. Jesteśmy na kolejnej działce koło domu, proszę bardzo, żeby nie było. Były tutaj buraki ćwikłowe i ewidentnie na tej działce widać różnice w odmianach, a mianowicie po mojej prawej stronie mamy odmianę Debian, a po stronie lewej mamy odmianę Banatus. Także podejdziemy bliżej. Zobaczcie tylko. Muszę przyznać, że poprzednie odmiany, o których przed chwilą wspomniałam, wyglądają naprawdę dobrze. Tutaj mamy kolejną odmianę, a mianowicie jest to Wistula. Może to nie jest kombajn, ale pszenica. I zobaczcie tylko, żeby nie było, jest to działka po marchewce. Także tutaj widać, że jest to pszenica siana sporo później niż ta naprzeciwko. Jakby to szlach. Czy Weronika przed chwilą siadła na mokrych workach z nawozem? Być może. Prawda. Nawozy się same się rozsiewają. Wiecie, automatyzacja na najwyższym poziomie, jak przystały na XXI wiek. Cieplutko, więc nie ma co trzymać 4 literek w domu. Trzeba coś robić. Prace porządkowe też wokół domu jakieś są. Wiecie, na gospodarstwie nigdy nie brakuje pracy. Wystarczą chęci. Czasami chęci właśnie brakuje. A praca jest zawsze. Jak wiecie, mamy szklarnię, dokładnie, mamy ogródeczek. Jeden ogródeczek, drugi ogródeczek. A panienka co tutaj chce? A to nieważne. No, więc my wracamy do pracy. Nie ma co się rozdrabniać. Ale co? Pasowałoby się z Wami pożegnać. Także dziękujemy bardzo, że byliście razem z nami, że oglądaliście nasz piękny, przepiękny, najpiękniejszy teraz na świecie odcinek. Po prostu nasz odcinek. Także dziękujemy, że byliście. Mamy nadzieję, że do końca, więc subskrybujcie nasz kanał. Komentujcie, lajkujcie, klikajcie dzwoneczek, aby być z nami na bieżąco. A my co? Widzimy się w kolejnym odcinku na naszym kanale. Do zobaczenia. Pa, pa. Cześć, pa, pa. Pa, pa.